Możemy zaczynać. Dzień dobry Państwu. Witam Państwa na trzecim wykładzie pierwszego szkolenia Produkcja wołowina w zgodzie z naturą. Nowy wymóg rynku. Szkolenie jest sfinansowane z Funduszu Promocji Mięsa Wołowego. Tu razem ze Stowarzyszeniem, Ogólnopolskim Stowarzyszeniem Producentów i Przetwórców Żywności Ekologicznej Polska Ekologia. Organizujemy to spotkanie. W dniu dzisiejszym będziemy mówili o intensywnym, rotacyjnym wypasie kwaterowym. Ja się nazywam Marcin Bójcik i tu już bym prosił Łukasza Nowackiego o zabranie głosu. Dobry wieczór, witam wszystkich bardzo serdecznie. Nazywam się Łukasz Nowacki. Od ponad 20 lat zajmuję się taką tematyką, która związana jest z projektowaniem funkcjonalnych ekosystemów dostarczających żywności. System, który zajmuje się właśnie projektowaniem takich systemów wytwarzania żywności, nazywamy permakulturą, a jednym z komponentów permakultury w takim szerszym ujęciu wielkoskalowym jest oczywiście rolnictwo regeneratywne i ta tematyka też jest mi bardzo bliska. Zajmuję się prowadzeniem niezależnych badań, obserwacji, testów oraz eksperymentów, które mają za zadanie weryfikować szereg doniesień naukowych, które pojawiają się w literaturze światowej a propos tego, jak zarządzać glebą, jak zarządzać pastwiskami, jak poprzez odpowiednio zarządzany wypas bydła skutecznie pochłaniać gazy cieplarniane i jednocześnie sprawiać, aby takie systemy były ekonomicznie uzasadnione w naszych uwarunkowaniach geograficznych, środowiskowych i ekonomicznych. Osobiście prowadzę razem z żoną siedlisko permakulturowe Dolina Mgieł oraz organizację non-profit pod nazwą Fundacja Transformacja, której jednostką terenową jest Polski Instytut Badawczy Permakultury, gdzie właśnie te wszystkie rzeczy, o których wspomniałem, próbujemy przełożyć z teorii na praktykę. Nie wiem, czy tutaj idzie moja prezentacja. Jeszcze nie. Zobaczymy, czy coś tutaj. Jak zwykle problemy techniczne, a przed chwilą wszystko było dobrze. Dzisiaj będę chciał Państwu przybliżyć, mam nadzieję, że tutaj w bardzo ciekawej dyskusji razem z Marcinem Wójcikiem, tematykę związaną właśnie z rotacyjnym wypasem kwaterowym oraz szeregiem odmian tego podejścia do użytkowania terenów pastwiskowych. Jesteśmy. Będę chciał poruszyć temat, bardziej skupić się na temacie intensywnie zarządzanych, holistycznych systemów wypasu kwaterowego i temu tematowi, jakże szerokiemu, chciałbym się przyjrzeć z perspektywy roślin występujących na pastwiskach, roślin tworzących ruń pastwiskową. Będę chciał się temu tematowi przyjrzeć również z perspektywy samego bydła, jego dobrostanu oraz z perspektywy podejścia do regeneracji bądź też przeciwdziałaniu
degradacji gleby w kontekście globalnych zmian klimatycznych. I od tego ostatniego komponentu chciałbym zacząć swoją część prezentacji. Jak zapewne Państwo widzicie, wszędzie dookoła... Łukaszu, pozwolisz, że Ci przerwę. Nie widać Twojej prezentacji. Tak? Nie widać mojej prezentacji? Nie widać. Jakbyś mógł spróbować jeszcze raz udostępnić ekran. Moment. Okej, mamy. Czy teraz widać? Tak, super. Widać. Dobrze. Jak zapewne Państwu wiadomo, żyjemy w bardzo ciekawych czasach, w czasach, które można scharakteryzować w jeden sposób. Myślę, że taką naczelną cechą, którą każdy z nas dostrzega, jest absolutna zmienność wszelkich warunków środowiskowych, w jakich przyszło nam działać w okresie około 20 ostatnich lat, czyli dwóch dekad. Sam pamiętam z opowieści starszych członków mojej rodziny o tym, jak bardzo przewidywalne były rytmy przyrody, jak bardzo przewidywalne były ostre śnieżne zimy. Było wiadomo, kiedy nadejdzie bardzo silny mróz, kiedy przyjdą pierwsze roztopy, kiedy można zacząć przygotowywać się do bardziej aktywnych działań, jeżeli chodzi o rozpoczęcie sezonu wegetacyjnego, czy to w uprawie roślin, czy w hodowli zwierząt. Dzisiaj wydaje mi się, że już niestety nie mamy takiego luksusu. Ja bardzo wnikliwie przyglądam się warunkom, w jakim przychodzi nam działać w naszym siedlisku w Dolinie Mgieł. I od blisko 20 kilku lat widzę, że praktycznie każdy sezon jest absolutnie inny od poprzedniego. Te rytmy, które kiedyś nam towarzyszyły, zostają zaburzone przez, wydawałoby się, bardzo nieistotny wzrost energii słonecznej, która dociera obecnie do powierzchni Ziemi. I ten wzrost został zmierzony. Łukaszu, przerwę Ci jeszcze raz na chwilkę. Widzę okno, przeglądarka fotografii systemu Windows. Nie wszedł drugi slajd. Jeżeli jesteś już na tym slajdzie z tym światłem. Nie, musisz wyłączyć, zatrzymać. Najlepiej odpalić tą prezentację w programie. Czy teraz widać prezentację? Marcinie, nie słyszę Cię, bo wyciszyłeś swój mikrofon. Czy widać prezentację? Tak, widać prezentację, jesteśmy w domu. Super. Wracając do tematu bieżącego zysku słonecznego, jaki dociera do powierzchni Ziemi, jest taka wartość, którą nazywamy stałą słoneczną i na podstawie tej wartości określono, że do powierzchni Ziemi dociera 342 waty na każdy metr kwadratowy powierzchni naszej planety. Natomiast ze względu na dosyć znaczący wzrost zawartości gazów cieplarnianych w atmosferze, zdestabilizowaliśmy bardzo, wydawałoby się, zrównoważony układ radiacyjny,
który sprawiał, że do strefy, do przestrzeni okołoziemskiej wypromieniowanych było dokładnie tyle samo watów energii, ile docierało. Dzięki temu na naszej planecie przez bardzo długi czas, przez okres tak zwanego interglacjału, czyli okresu ocieplenia pomiędzy zlodowaceniami, mieliśmy do czynienia z bardzo stabilnymi warunkami klimatycznymi. Obecnie sprawa wygląda nieco inaczej, ponieważ do przestrzeni okołoziemskiej oddawanych jest 339 watów z każdego metra kwadratowego powierzchni Ziemi, co oznacza, że 3 waty energii zostają uwięzione w atmosferze ziemskiej i przyczyniają się do stopniowego wzrostu średniej temperatury na Ziemi. Ten stopniowy wzrost średniej temperatury na Ziemi przekłada się natomiast na postępowanie szeregu innych sprzężeń zwrotnych, które sprawiają, że mamy do czynienia z coraz bardziej gwałtownymi zjawiskami pogodowymi, mamy do czynienia z bardziej długotrwałymi suszami, mamy do czynienia z bardzo gwałtownymi ulewnymi deszczami, gradobiciami, więc te wszystkie układy pogodowe, z którymi do tej pory mieliśmy do czynienia, one zaczynają wkraczać w taką strefę ekstremum. I mocno to zaczyna utrudniać przede wszystkim przewidywanie chociażby tego, jak będzie wyglądał nadchodzący sezon wegetacyjny, jak będą rozłożone w tym sezonie opady atmosferyczne, w jakim stopniu nasza gleba zostanie zasilona w wodę, a przez tą glebę w jakim stopniu będą w stanie się rozwijać na niej rośliny i tworzyć żywą okrywę materii zielonej. Jest oczywiście ten problem związany z globalnym ociepleniem jest takim zjawiskiem, który jest niezwykle złożonym procesem i w przebiegu globalnego ocieplenia bardzo dużo różnych czynników odgrywa swój udział i z pewnością nie do końca jeszcze wszystkie te sprzężenia zwrotne jesteśmy w stanie dokładnie rozpoznać, zidentyfikować i połączyć w całość. Niemniej jednak to, co wiemy na pewno, to to, że koniecznym jest zwiększenie zielonych powierzchni. Tu już nie mówię tylko i wyłącznie o sektorze rolniczym, ale ogólnie, globalnie potrzebujemy wzrostu powierzchni, która będzie trwale okryta roślinnością zdolną do prowadzenia fotosyntezy. Jest to podstawowy, kluczowy proces, w którym rośliny, pozyskując energię z promieniowania słonecznego, pozyskując dwutlenek węgla z atmosfery oraz wodę z podłoża, są w stanie budować bardzo skomplikowane związki organiczne, które są wykorzystywane przez rośliny do budowy tkanek, do stymulowania życia glebowego, a tym samym stanowią bazę pokarmową dla zwierząt roślinożernych, w grupie których oczywiście znajdują się również przeżuwacze, czyli te zwierzęta, które w dzisiejszym spotkaniu nas interesują najbardziej. Tutaj jeszcze taka mała statystyka. Szacuje się, że jeżeli uda nam się pokryć tą materią zieloną, tą żywą okrywą roślinną, czy to w postaci traw, czy w postaci zadrzewień, jeżeli uda nam się pokryć w taki sposób 5% powierzchni lądów na Ziemi, jesteśmy w stanie w bardzo szybkim tempie, a mianowicie tutaj jest mowa o jednym dziesięcioleciu, o dekadzie, jesteśmy w stanie skutecznie zastopować, a nawet odwrócić proces globalnego ocieplenia. Obecnie globalny poziom emisji, który został określony na podstawie danych zebranych do 2019 roku,
globalny poziom emisji dwutlenku węgla do atmosfery, ponieważ na podstawie tego gazu monitoruje się postępowanie globalnego ocieplenia. Ten poziom emisji uśredniony, globalny, określono na, w przedziale między 30 a 37 miliardów ton rocznie. To jest poziom emisji dwutlenku węgla do atmosfery, na który składa się oczywiście szereg sektorów naszej działalności gospodarczo-ekonomiczno-społecznej, ale również i procesy naturalne, które także przyczyniają się do emisji gazów cieplarnianych do atmosfery. I jeżeli uda nam się osiągnąć ten cel, który sobie postawiliśmy, te 5% pokrycia powierzchni lądowych, jesteśmy w stanie poddać sekwestracji, czyli wbudować w strukturę gleby, w trwałe struktury gleby, blisko 55 miliardów ton dwutlenku węgla oraz innych gazów cieplarnianych. Także jesteśmy w stanie, na tyle szacowane są te zdolności ekosystemów leśno-pastwiskowych, jesteśmy w stanie niemalże dwukrotnie pokonać emisję, którą sami wytwarzamy. Jest to bardzo optymistyczna wiadomość z tego względu, że jak się okazuje, mamy dosyć dużo narzędzi, które pozwolą nam jednocześnie podjąć bardzo racjonalną walkę z globalnym ociepleniem, a przy okazji wdrożenia odpowiedniego systemu zarządzania terenami leśno-pastwiskowymi albo terenami pastwiskowymi, jesteśmy w stanie w bardzo ciekawy sposób wytworzyć zdrową, czystą wołowinę, zdrowe mięso, bo tutaj nie tylko mówimy o hodowli bydła mięsnego, możemy wytworzyć również mleko, jaja, baraninę, co tylko nam się, że tak powiem, spodoba i co będziemy chcieli wykorzystać jako to narzędzie w walce z globalnym ociepleniem. Według kolejnych szacunków, jeden hektar pastwiska, który utrzymywany jest w tak zwanym intensywnie zarządzanym systemie kwaterowym, jest w stanie poddać sekwestracji, czyli wbudować w strukturę profilu glebowego około 1 tony węgla organicznego rocznie. To również są wartości uśrednione. Spotykałem badania, które mówiły nawet o 5 tonach węgla organicznego rocznie, a w zasadzie materii organicznej, więc tutaj kwestia dopasowania odpowiedniego narzędzia badawczego do lokalnych warunków, myślę, że rzutuje w dosyć istotny sposób na rozbieżność w tych wynikach. Niemniej jednak większość prac naukowych oraz testów polowych prowadzonych zarówno przez instytuty badawcze, jak i przez prywatnych hodowców bydła wskazują na tą wartość bliską 1 tony węgla organicznego, którą możemy wbudować w trwałe struktury gleby. Co to oznacza? To oznacza, że węgiel w postaci dwutlenku węgla pochłonięty przez rośliny w procesie fotosyntezy może być włączony do procesu odtwarzania tak zwanej węglowej gąbki glebowej. Jest to kluczowy termin, który pozwala nam w ogóle zrozumieć, jak funkcjonuje gleba, jak funkcjonują pastwiska, jak funkcjonują zbiorowiska trawiaste, jak funkcjonują zbiorowiska trawiasto-drzewiaste w zderzeniu, czy raczej w kontakcie ze zwierzętami, które wywierają pewien rodzaj presji na taki ekosystem. Jak się okazuje, oczywiście wszyscy sobie zdajemy z tego sprawę, że chroniczny stres jest bardzo niezdrowy dla naszego organizmu, ale także dla każdego naturalnego ekosystemu naszej planety.
tak odrobina tego stresu okazuje się bardzo potrzebnym stymulantem, który będzie uruchamiał szereg procesów pozwalających na normalne funkcjonowanie życia na naszej planecie. Jak się okazuje, jedna tona tej materii organicznej, a w zasadzie tego węgla organicznego, która zostanie w sposób trwały wbudowana w profil glebowy, przekłada się to wszystko na pochłonięcie z atmosfery ponad 3,5 tony dwutlenku węgla. I tutaj znów ten dwutlenek węgla się przewija, ponieważ jest on bardzo wygodnym i standaryzowanym parametrem, który jest mierzony przez dziesięciolecia, więc mamy, że tak powiem, trwały monitoring związany z badaniem, okresowym badaniem stężenia tego gazu w atmosferze. I od wielu, wielu lat tym tematem para się pan profesor Keeling, który to w swojej stacji badawczej mierzy poziom dwutlenku węgla w sposób ciągły od 1958 roku. I jego dane pokazują, że na początku swoich badań, w 1958 roku, poziom dwutlenku węgla sięgał wartości, uśredniony oczywiście, poziom sięgał wartości 280 ppm, czyli cząstek na miliard. Mam nadzieję, że ta jednostka jest Państwu znana. Jeżeli nie, bierzemy 1 miliard cząstek powietrza i wśród tego miliarda cząstek powietrza znajduje się 280 cząsteczek dwutlenku węgla. Natomiast obecnie ten poziom sięgnął aż 406 cząstek na miliard, więc no, znajdujemy się zdecydowanie powyżej takiej normy, która jest bezpieczna dla stałego funkcjonowania systemu klimatyzacji naszej planety. I ten poziom został określony na wartości pomiędzy 300 a 350 ppm. W tym momencie mamy do czynienia z taką sytuacją, którą można zobrazować taką, powiedzmy, humorystyczno-makabryczną sytuacją żaby, która wskakuje do garnka z wodą ustawionego na palniku gazowym, który stopniowo jest podgrzewany. I ta żaba przez bardzo długi czas czuje się dosyć komfortowo, bo ten wzrost temperatury jest stopniowy. Natomiast w pewnym momencie zaczyna się dziać coś dziwnego, ponieważ przekracza ta temperatura wody, w której siedzi ta żaba nasza metaforyczna, zaczyna przekraczać tą strefę komfortu i uruchamiane są sprzężenia zwrotne, które zaczynają zagrażać życiu tej żaby. I nasza cywilizacja jest właśnie taką żabą, ponieważ to oddziaływanie, które wywieramy na gleby, na atmosferę, na cały układ hydrologii na naszej planecie, zaczyna wchodzić w taki zakres rozchwiania, że symptomy, których doświadczamy, powoli zaczynają zagrażać naszemu bezpieczeństwu, naszemu życiu i no coś z tym trzeba będzie zrobić, jeżeli myślimy o tym, żeby nasza cywilizacja dalej się rozwijała albo przynajmniej trwała na takim poziomie rozwoju, jaki znamy do tej pory. Łukaszu, tutaj pozwolisz, że wtrącę. Jedno tutaj w czacie pojawił się taki komentarz, przejęzyczyłeś się. PPM to jest jedna cząstka na milion, part per na milion, per milion, tak. I drugi tutaj taki może komentarz, bardzo takie optymistyczne były te dane, które tutaj wcześniej podawałeś, ale też muszę powiedzieć, że spotkałem się z jednym takim opracowaniem szwedzkiego uniwersytetu, które w taki bardzo krytyczny sposób podeszło do opracowań, bo to często są opracowania, no tu akurat było dokładnie o opracowaniach Alana Seyworego,
mówiące, że jak najbardziej te nasze użytki zielone mają pozytywny wpływ na sekwestrację, czyli pochłanianie dwutlenku węgla, jednak nie w takiej ilości i nie ma to aż tak wielkiego przełożenia na to, co tutaj podałeś. Oczywiście, że takie rozbieżności są, że tak powiem, notowane w przypadku różnych stref klimatycznych i różnych badań prowadzonych w różnych zakątkach globu. Zależy to wszystko od stopnia, po pierwsze, z jednej strony degradacji gleby, którą badamy, a z drugiej strony możliwości zregenerowania kluczowych grup mikroorganizmów, które w tej glebie pełnią bardzo określone funkcje i prowadzą bardzo ważne procesy, które dynamizują nam właśnie ten proces sekwestracji dwutlenku węgla i wbudowywania go w trwałe struktury gleby. Bardzo rzadko w takich badaniach możemy skupić się na przeanalizowaniu kilku, a czasami nawet kilkunastu czynników, które wszystkie tworzą pewien wachlarz rozwiązań działający synergistycznie na tą sekwestrację dwutlenku węgla. Jeżeli skupimy się tylko i wyłącznie na samym procesie fotosyntezy i na samym oddziaływaniu roślin na proces regeneracji gleby i sekwestracji gazów cieplarnianych, to faktycznie znajdziemy się w tych dolnych zakresach, czyli powiedzmy no nie aż tak optymistycznych badaniach, które były prowadzone. Jeżeli natomiast uwzględnimy szereg sprzężeń zwrotnych, które zachodzą pomiędzy samymi roślinami, pomiędzy grzybami mikoryzowymi, które rozwijają się na korzeniach roślin, pomiędzy mikroorganizmami, których populacje są bardzo zmienne w zależności od stopnia degradacji gleby, w zależności od stopnia użycia nawozów syntetycznych. Tutaj szereg czynników bardzo mocno dynamizuje te wszystkie procesy, które w glebie zachodzą i które przekładają się na sekwestrację gazów cieplarnianych mierzonych poprzez ten dwutlenek węgla. Więc oczywiście no, sprawa nie jest prosta i sprawa nie jest taka oczywista, że możemy wcisnąć 2-3 guziki i uzyskamy we wszystkich miejscach na świecie takie same rezultaty. Wiemy, że bardzo mocno proces regeneracji gleby jest powstrzymywany przez zasolenie. W momencie, kiedy stosujemy bardzo intensywne nawożenie nawozami syntetycznymi, to zasolenie gwałtownie wzrasta. Doświadcza tego cała Australia. Cała centralna Australia została zdegradowana właśnie w ten sposób poprzez nadmierne nawadnianie, nawadnianie wodami pozyskiwanymi z głębokich utworów wodonośnych, wodami o wysokiej mineralizacji i przy tak dużym parowaniu, jakie odnotowuje się w centralnej części Australii, mamy do czynienia z bardzo silnym zasoleniem. To samo stało się w Azji, gdzie Związek Radziecki specjalnie odwrócił bieg kilku rzek po to, aby nawadniać plantacje bawełny i również ten proces intensywnego nawadniania oraz wykorzystania w procesie uprawy bawełny bardzo dużej ilości nawozów syntetycznych i środków ochrony roślin sprawił do całkowitego załamania tego lokalnego ekosystemu. To samo dzieje się w Stanach. Myślę, że tutaj mógłbyś, Marcinie, przywołać te zjawiska, które rozgrywały się w latach 20. i 30. właśnie w centralnej części Ameryki Północnej. Mam tutaj na myśli wielkie burze pyłowe. Nie wiem, czy tak, możesz wrzucić tak teraz ten slajd. Dust Bowl. Mówiliśmy o tym 2 dni temu. Myślę, że tam dość sporo było na ten temat
powiedziane tej klęski. Tu myślę, Łukaszu, że moglibyśmy powoli przechodzić dalej, bo już pół godziny mamy wykładu za nami, a tu warto by było przejść do tych smaczków, czyli do tej tak, krowy oczywiście. Do tego pastwiska w taki bardziej bezpośredni sposób. Oczywiście ta perspektywa tej krowy na pastwisku jest bardzo kusząca, niemniej jednak bardzo ważne jest zrozumienie wszystkich procesów, które rozgrywają się w glebie, rozgrywają się w roślinach, po to, aby w lepszy sposób można było tymi terenami pastwiskowymi zarządzać, a tym samym sprawić, żeby zwierzęta na tych pastwiskach czuły się lepiej i żeby produkt finalny, bo tutaj też no, skupiamy się na tym procesie wytworzenia bardzo dobrego produktu finalnego w postaci wołowiny najwyższej jakości. Także tutaj dlatego bardzo drążę te wszystkie tematy, żeby unaocznić wszystkim odbiorcom tego webinaru, jak bardzo istotne to są procesy, jak mocno one wpływają właśnie na wytworzenie tego produktu finalnego. Ale już przechodzę do sedna sprawy, że tak powiem. Jeszcze jedna informacja, która jest bardzo kluczowa w kontekście zmian klimatycznych i w kontekście tej destabilizacji układów pogodowych, jakie odczuwamy każdego roku. Sami doświadczyliśmy w ciągu minionych 3 lat tak skrajnie różnych okresów wegetacyjnych. W 2019 roku ponad 4 miesiące bez deszczu. W przypadku naszych bardzo piaszczystych gleb miało to absolutnie katastrofalny wpływ na jakiekolwiek uprawy czy utrzymanie dobrej jakości roślin na pastwisku. Ten rok niezwykle mokry, z intensywnymi opadami, z okresowymi zalewami terenów pastwiskowych, więc kompletne rozchwianie. I tą destabilizację możemy w pewien sposób również wypłaszczyć, zmitygować i oswoić nieco poprzez właśnie pracowanie nad naszym pastwiskiem, aby zwiększać w nim ilość materii organicznej. Tam 1 gram materii organicznej, tego węgla, tej węglowej gąbki glebowej jest w stanie zmagazynować 8 gramów wody. Jeżeli przeliczymy sobie to na hektar, to wychodzi nam, że hektar właśnie takiego pastwiska jest w stanie zmagazynować blisko 40 metrów sześciennych wody. Jeżeli zwiększymy tą materię organiczną o 1 gram w ciągu roku na każdy metr kwadratowy tego pastwiska. Także to jest olbrzymi potencjał do tego, żeby po pierwsze zabezpieczyć nasze tereny uprawne i pastwiskowe przed suszą, a jednocześnie wyższa zawartość wody, która jest związana z tą materią organiczną, pozwala nam na oddziaływanie na lokalny mikroklimat i obniżenie lokalnej temperatury powietrza w takim właśnie ekosystemie. Kolejnym rozwiązaniem, którym jeśli mogę, Łukaszu, tylko wtrącić takim prostszym, bardziej obrazowym przykładem jest, że zwiększenie ilości węgla organicznego w glebie o 1% pozwala na podniesienie zdolności kumulacji wody w glebie o 150 metrów sześciennych na hektarze. To jest taki bardzo, bardzo obrazowy sposób, czyli jesteśmy w stanie tej wody przetrzymać w tej glebie, przechwycić jej więcej. Zdecydowanie więcej, tak, tak. I dodatkowo w tym procesie pomagają nam drzewa. Po pierwsze, przez to, że dają cień. W takiej strefie zacienionej przez drzewo rzadko kiedy temperatura powierzchni gruntu przekracza 20 stopni Celsjusza. Bardzo często na otwartych glebach, zwłaszcza glebach, które są w jakimś stopniu zdegradowane, czy to są zadeptane przez zwierzęta, czy zostały poddane orce i
mamy odkrytą czarną glebę próchniczną wystawioną na słońce, te temperatury potrafią w upalny dzień sięgać blisko 60 stopni Celsjusza, co absolutnie przekłada się na utratę wody z takich właśnie stref, czy to pastwiskowych, czy stref, gdzie mamy odkrytą glebę na polach. Drzewa również, po to, żeby mogły normalnie funkcjonować, potrzebują partnerów grzybowych w postaci grzybów mikoryzowych, o których już wspomniałem. I też badania ze Szwecji, które zostały opublikowane 2 lata temu, pokazały, jak głęboko strzępki grzybni grzybów mikoryzowych potrafią sięgać w głąb profilu glebowego. Znaleziono żywe strzępki grzybni na głębokości ponad 350 metrów, rozprzestrzeniające się, rozrastające się w spękaniach skały granitowej. Grzyby są wyposażone w bardzo silne enzymy trawienne, są w stanie taką skałę bardzo powoli trawić przy użyciu tych enzymów trawiennych i z litej skały uwalniają sole mineralne, które są łatwo rozpuszczane w wodzie, a następnie poprzez strzępki grzybni razem z tą wodą są dostarczane roślinom, zarówno trawą, jak i drzewom. W zamian za to rośliny zielone, które prowadzą proces fotosyntezy, dzielą się z tymi grzybami cukrami prostymi, które właśnie w tym procesie fotosyntezy wytwarzają. Jest to też bardzo kluczowy mechanizm, który jest dodatkowo stymulowany przez zgryzanie przez zwierzęta przeżuwające. I tutaj zaczynamy już wchodzić w te nasze zależności pastwiskowe. Tematem przewodnim tego naszego spotkania jest oczywiście intensywny rotacyjny wypas kwaterowy. On zarówno w literaturze, jak i w nomenklaturze światowej, czy nawet naszej lokalnej, ma szereg bardzo różnych nazw. Czasami nazw dosyć dziwnych i trudnych do rozszyfrowania. Taki klasyczny wypas rotacyjny został przeze mnie scharakteryzowany w punkcie pierwszym i takimi cechami charakterystycznymi tego wypasu jest obsada kwater na poziomie od 50 do 100 dużych jednostek produkcyjnych na hektar. Czas pobytu zwierząt na danej kwaterze mieści się w przedziale od 1 do 10 dni. Oczywiście jest to wszystko uzależnione od jakości paszy, jaką możemy znaleźć na tym pastwisku, od kondycji gleby, która przekłada się na jakość paszy i również od samego sposobu zarządzania ruchem zwierząt na tym pastwisku. I oczywiście w momencie, kiedy zwierzęta wejdą na daną kwaterę, pobiorą odpowiednią dawkę paszy zgodnie z własnymi potrzebami i zejdą z tej kwatery, musimy taką kwaterę poddać regeneracji, czyli dać tej roślinności oraz glebie czas na to, aby mogła się zregenerować. I w przypadku takiego klasycznego rotacyjnego wypasu kwaterowego ten czas regeneracji nie przekracza z reguły 40 dni. Tutaj, Łukaszu, jeżeli mogę, jeżeli chodzi o ten czas regeneracji, to ciężko tak na dobrą sprawę określić, jak długi ten czas miałby być, ze względu, że jest to zmienne w zależności od pory roku, od gleb, na jakich gospodarzymy, od wilgotności, od opadów, od składu runi pastwiskowej, więc ten czas w niektórych nawet okresach, w szczególności jesiennych, chłodnych, może być dużo dłuższy niż te 40 dni. Przynajmniej tak tutaj bardzo też tak, nawet po polsku jest taka książka Produktywność pastwisk, André Voisin. To są książka wydana w 1950, 60, coś takiego. Doskonała książka, bardzo polecam. Wpiszę to do czatu. Zgadza się. Oczywiście znów mamy tutaj do czynienia z pewnymi uśrednionymi wartościami,
I musimy pamiętać o tym, że praktycznie każde pastwisko jest inne. Jest inne pod względem ukształtowania powierzchni terenu. Spadki w terenie wpływają na przemieszczanie się wody w krajobrazie. Wiadomo, że w zagłębieniach terenu ta woda będzie stagnować. Może tam dochodzić do lokalnych podtopień, podmywania strefy korzeniowej runi, jaka tam rośnie, co absolutnie zmienia charakter pokrywy roślinnej właśnie w takim lokalnym zagłębieniu, które jest często zalewane przez wodę. To samo, jeżeli będziemy mieli pagórki, które częściej ulegają przesuszeniu, tam również charakter tej runi będzie zupełnie inny. Jeżeli na taki teren wpuścimy zwierzęta, trzymając się bardzo sztywno ustalonych wytycznych czy zakresów, które sobie gdzieś tam teoretycznie wymyślimy i rozłożymy na taką strategię równomiernie w ciągu roku, no to może się okazać, że nawet 60 dni pozostawione na regenerację takiego pastwiska będzie niewystarczające, żeby runi mogła się zregenerować i odrodzić do takiego stopnia, aby można było ponownie na daną kwaterę wpuścić zwierzęta. Dlatego tak ważna jest bardzo wnikliwa obserwacja zarówno samej pokrywy roślinnej. Bardzo ważne jest to, aby nie bać się robienia okresowych próbek glebowych. Oczywiście tutaj niekoniecznie musimy te próbki wysyłać do laboratoriów, ale jest szereg technik wizualnych, organoleptycznych, które możemy wykorzystać do oceny jakości tej wierzchniej warstwy poziomu próchnicznego. I to samo dotyczy zwierząt, obserwowanie zwierząt, tego w jaki sposób one się poruszają na pastwisku, jak się zachowują, jakie rośliny wybierają jako te preferowane zaraz po wejściu na świeżą kwaterę, jakich roślin unikają, jakie rośliny zostają zadeptane i czasami i z czasem ustępują z tego pastwiska na rzecz bardziej wytrzymałych gatunków. Więc tutaj znów mamy cały wachlarz czynników, które wpływają na to, w jaki sposób ustawiamy sobie całą sekwencję wydarzeń związaną z przemieszczaniem zwierząt po takim pastwisku. I tym ekstremum, tym takim najbardziej chyba skomplikowanym systemem zarządzania pastwiskowego jest coś, co w języku angielskim jest określane terminem holistic mob grazing, a w języku polskim jest to intensywnie zarządzany wypas kwaterowy, gdzie bardzo często mówi się o tym, że na danej kwaterze możemy stłaczać zwierzęta, aż przekraczając poziom 200 dużych jednostek produkcyjnych na hektar, co oczywiście jak najbardziej jest kontrowersyjne. Na pewno nie warto zaczynać od takich wysokich wartości i na pewno jest to możliwe dopiero w momencie, kiedy w odpowiedni sposób przygotujemy pastwiska do takiego obciążenia. I tu znów kłania się szereg czynników, które mogą nam pozwolić na to, aby nasze pastwisko osiągnęło tak wysoką wydajność. Z jednoczesnym przyspieszeniem odbudowy profilu glebowego, sekwestracją gazów cieplarnianych, tego dwutlenku węgla, o którym wspominaliśmy, i zamknięciem tych gazów cieplarnianych w postaci trwałych związków węglowych budujących tą węglową gąbkę glebową. I tutaj w przypadku tego systemu bardzo intensywnego, bardzo często mamy do czynienia z dwukrotną nawet zmianą kwatery w ciągu jednego dnia. Także tutaj naśladujemy już bardzo intensywnie te naturalne ruchy dzikich stad zwierząt przeżuwających, jakie między innymi zostały ujęte w badaniach Alana Seyworego,
który no jest uznawany za takiego prekursora tej bardzo intensywnej metody wypasu kwaterowego. Łukasz, Alan Savory, tak? Jeśli można, dwa słowa. Spotkałem się nawet z takim artykułem w angielskojęzycznej prasie, gdzie jeden z rolników pisał, że nie stać nas na jednokrotne przeganianie bydła w ciągu dnia na kolejną kwaterę. Pisał, że musimy to robić dwa razy. Ja to troszkę mówię w ten sposób, że warto ten czas pobytu zwierząt na jednej kwaterze ograniczyć do maksimum 3 dni. 3 dni z tego względu, że 4. dnia zwierzęta są w stanie już wejść i drugi raz próbować zgryźć niżej przy ziemi te najcenniejsze czy najsmaczniejsze dla nich fragmenty runi. I tak jak u siebie w gospodarstwie praktykuję, staram się nie przetrzymywać zwierząt na jednej kwaterze dłużej niż te 3 dni. Przy czym takim, nie ukrywam, moim marzeniem jest, żeby ten czas cały czas gdzieś skracać. Oczywiście tutaj kwestie opłacalności ekonomicznej takiego prowadzenia zwierząt po pastwisku też wynikają z chociażby ze stopnia przygotowania całej infrastruktury wspierającej ten ruch zwierząt po pastwisku. Mam tutaj na myśli przede wszystkim ogrodzenia. W tym intensywnym, zarządzanym wypasie kwaterowym bardzo często wykorzystuje się ogrodzenia mobilne, ogrodzenia elektryczne, często zasilane z fotowoltaiki. Bardzo często takim trwałym ogrodzeniem jest tylko i wyłącznie ogrodzenie zewnętrzne całego terenu pastwiskowego, na którym wydzielone są kwatery, a te kwatery poszczególne są wydzielane już właśnie za pomocą łatwo przestawialnych, mobilnych ogrodzeń elektrycznych. No i to wszystko oczywiście musi być połączone z zapewnieniem zwierzętom odpowiedniego dostępu do wody pitnej. Ważne jest, żeby również zwierzęta miały stały dostęp do minerałów, czy to będą lizawki, czy to będą różnego rodzaju systemy dystrybucji tych minerałów na pastwisku. No to też bardzo intensywnie wpływa na to, w jaki sposób chociażby zachodzi trawienie tego, co bydło pobiera z pastwiska. Na to też nakładają się oczywiście pory roku, bo w momencie, kiedy kończy się okres zimowy, gdzie bardzo często zwierzęta są karmione sianem albo często kiszonkami czy dokarmiane paszami treściwymi, wykształca się w ich organizmach zupełnie inna mikroflora bakteryjna w przewodzie pokarmowym niż ta, której wymaga trawienie świeżej zielonki zjadanej, pobieranej prosto z pastwiska. Więc tutaj też musimy uwzględnić wszelkiego rodzaju okresy przejściowe, kiedy zwierzęta są przestawiane na odżywianie się tą zielonką pastwiskową. Na to jeszcze nakładamy oczywiście cechy charakterystyczne poszczególnych ras bydła, które zostają wprowadzone na pastwisko. Więc znów po raz kolejny, no jak się okazuje w praktyce nie jest to takie proste, jak jest to opisywane w różnych podręcznikach i pracach naukowych. Musimy pamiętać o tym, że nauka ma na tyle ograniczone narzędzia poznawcze, że bardzo często musi się skupić na jednym bądź dwóch czynnikach, które można jakoś próbować scharakteryzować ilościowo i jakościowo. Więc no, zdecydowanie przychylam się do tego zdania, że osiągnięcie tego bardzo krótkiego czasu przebywania zwierząt na kwaterze jest naprawdę sztuką i jest wyrazem bardzo głębokiego zrozumienia samych zwierząt oraz ekosystemu pastwiskowego, w którym te zwierzęta są prowadzone.
Także można powiedzieć, że jest to taka wyższa kategoria praktycznej wiedzy, którą możemy zdobyć po to, aby lepiej rozumieć wszelkie te procesy, które na pastwisku zachodzą. Przechodząc dalej, znów w bardzo dużym uproszczeniu, w tym intensywnym rotacyjnym wypasie kwaterowym, zależy nam na tym, aby zachować pewną równowagę pomiędzy ilością runi, którą zwierzęta zjadają, ilością runi, która ze względu na to, że zwierzęta są utrzymywane w dosyć dużym stłoczeniu, ta ruń zostaje w jakimś stopniu zadeptywana, a część runi po prostu zostaje pominięta przez zwierzęta i albo jest traktowana jako mniej smaczna, mniej odżywcza i zwierzęta, jeżeli mają wybór, bardzo precyzyjnie zaczną sobie wyjadać to, czego najbardziej potrzebują lub to, co jest dla nich najbardziej smakowite na takim pastwisku. Ale wszelkie te techniki charakteryzują się tym, że staramy się utrzymać wszystko właśnie w takim poziomie, jaki został określony tutaj na tym slajdzie, czyli około 40% runi zjedzonej przez zwierzęta, około 30% runi zadeptanej, runi, która jest zanieczyszczona odchodami zwierząt, moczem zwierząt i jest częściowo wdeptana w wierzchnią, czy przemieszana z wierzchnią warstwą gleby, przez co wchodzi w kontakt z mikroorganizmami glebowymi, które zaczynają również wykorzystywać tą runię jako swoje źródło składników pokarmowych i wbudowują w ten sposób materię organiczną wytworzoną w procesie fotosyntezy przez trawy i drzewa właśnie w ten wierzchni profil glebowy. I 30% runii zostaje na pastwisku jako z naszej strony, patrząc na tą pozostałość, jako rezerwuar nasion, jako taki bank nasion, które pozwolą na to, żeby pastwisko mogło się w dłuższej perspektywie czasu lepiej regenerować. Tutaj pozwolę sobie też znowu Łukaszu zauważyć, też spotkałem się z opracowaniami podającymi, że 60% runi zjedzone, 30% zadeptane i 10% jako ten rezerwuar nasion jako powiedzmy też dla budowania bioróżnorodności, bo o tym też mówimy, musimy mówić jako nasiona, zaraz do tego jako przejdę. Źródło dla nasion dla ptaków. Tak, ale z takimi procentami też się tutaj spotkałem. Właśnie, co bardzo ciekawe, wszystko to, o czym mówimy, wywodzi się z bardzo wnikliwych obserwacji dzikich staw przeżuwaczy, które no, występują praktycznie na każdym kontynencie. W Eurazji zwierzęta, o których prawdopodobnie mało kto słyszał, czyli suchaki, które w tym momencie są tak, ich populacja jest tak przetrzebiona, że są objęte ścisłą ochroną gatunkową i to one kiedyś wpływały w bardzo istotny sposób na to, w jaki sposób funkcjonowały ekosystemy stepowe na terenie Eurazji. Ameryka Południowa to przede wszystkim zupełnie inny klimat, zupełnie inny zestaw zwierząt, które na terenach trawiastych występowały. To samo w Ameryce Północnej. Bizony, których stada często liczyły kilka milionów osobników i przemieszczały się właśnie pod presją drapieżników przez tereny trawiaste wielkich równin. Tutaj patrzę w komentarzach, żubry i tury nie tworzyły milionowych stad jak suchaki. Oczywiście, że nie. Żyły przede wszystkim w ekosystemach leśnych, a nie w ekosystemach takich typowych, stepowych. Niemniej jednak bardzo często ekosystem trawiasty płynnie przechodzi
w taki ekosystem leśno-pastwiskowy, który możemy scharakteryzować terminem lasu świetlistego. I te lasy świetliste, jeżeli przyjrzymy się na przykład temu, w jaki sposób zbudowana jest struktura Puszczy Białowieskiej, tej najbardziej pierwotnej części Puszczy Białowieskiej, to mamy właśnie do czynienia z rodzajem lasów świetlistych, w których zacienienie dna lasu nie jest aż tak duże, żeby mogło wpłynąć na wyparcie traw. I właśnie w takich ekosystemach żyły tury i żubry. Oczywiście Afryka, tutaj mamy stada antylop gnu, gazele, słonie, żyrafy, cały zestaw zwierząt odżywiających się trawami, który nieustannie przesuwa się po takich terenach trawiastych pod naciskiem presji drapieżników, które polują na te stada. I ważne jest to, że za tymi wszystkimi stadami albo ich ruchowi, ich przemieszczaniu się po tych wszystkich terenach towarzyszą ptaki. Po pierwsze ptaki grzebiące, które wyjadają larwy owadów, much, gzów i tego, co jest bardzo uciążliwe dla przeżuwaczy, a co przystosowane jest do rozwoju właśnie w odchodach tych zwierząt. I dzięki obecności ptaków grzebiących obniżała się ta populacja intensywnie żerujących owadów właśnie na przeżuwaczach. Tutaj pokazuję teraz slajd, mam nadzieję, że to widać, bardzo zbitej, gliniastej gleby, w której mimo wszystko już po pierwszym przejściu zwierząt, po pierwszym okryciu tej gleby poprzez tą ściółkę, mulcz wytworzony przez tą część roślin zadeptanych, odnotowano wzrost, bardzo widoczny wzrost populacji dżdżownic. My bardzo często ignorujemy trochę te bezkręgowce. One są mało zbadane, ale proszę zobaczyć, jak wyglądają tunele drążone właśnie przez dżdżownice w niemalże litej glinie i warto zwrócić uwagę na te ciemniejsze zabarwienia. Te tunele wszystkie są inkrustowane, wykładane od środka materią organiczną, którą dżdżownice pobierają na poziomie strefy kontaktu gleby z roślinnością i z tą materią obumierającej roślinności, wciągają to do tuneli, które drążą, tam zostawiają tą materię po to, żeby ona została nadtrawiona przez bakterie, grzyby, pierwotniaki i wszystkie mikroorganizmy glebowe, a następnie powracają do tego miejsca, aby strawić pozostałe resztki, wykorzystać je jako swoje źródło pożywienia, a z drugiej strony wydalić coś, co nazywamy koprolitami. I właśnie te koprolity, tymi koprolitami dżdżownice potrafią wykładać tunele, którymi schodzą na dosyć duże głębokości. Takie oddziaływanie tych bezkręgowców poprawia dyfuzję gazów w glebie, zwiększa zdolność do retencjonowania wody, obniża zagrożenie erozji gleby, z tego względu, że również te tunele są wykorzystywane przez systemy korzeniowe roślin trawiastych na pastwisku i dzięki temu trawy mogą głębiej schodzić swoimi korzeniami, dostać się do tej strefy wodonośnej, gdzie już nie zagraża im przesuszenie. Więc to są bardzo kluczowe organizmy, które warto hołubić na każdym skrawku ziemi. Znów powracamy do kwestii równomiernej dystrybucji odchodów. Jeżeli przyjrzymy się takim systemom hodowli stacjonarnej, gdzie zwierzęta w długim czasie są przetrzymywane w jednym miejscu, dochodzi oczywiście do nagromadzenia się, nadmiernego nagromadzenia się tych nieczystości w postaci odchodów, co generuje bardzo dużą ilość problemów. Cała nagonka na bydło związana z tym, że to przez bydło mamy efekt cieplarniany, że mamy nadmierną emisję metanu, wynika właśnie z tego, że zwierzęta zostały odseparowane od ich naturalnego ekosystemu, do którego zostały ewolucyjnie przystosowane. I
to zaczyna, to jest nasze podejście, to my ludzie stworzyliśmy taki system, gdzie odrywamy zwierzęta od ich naturalnego środowiska życia i to niestety przekłada się na szereg tych problemów. Jeżeli przywrócimy zwierzęta na pastwisko, jeżeli przywrócimy zwierzęta do ich rodzimego ekosystemu, w którym się rozwijały i do którego zostały ewolucyjnie przystosowane, to wszystko powraca do normy. I również poprzez odchody możemy lepiej rozumieć to nasze pastwisko, a tym samym kondycję zwierząt. Znów tutaj odsyłam do takiej książki, być może znanej wszystkim, The Art and Science of Grazing, fantastycznej autorki Sary Flack, która w bardzo wnikliwy sposób przedstawia tutaj metody weryfikacji kondycji zwierząt i tym samym pastwiska poprzez ocenę odchodów, jakie znajdujemy na tym pastwisku. Warto również poznać ten repertuar narzędzi, które pozwalają lepiej zrozumieć sposób zarządzania rotacyjnego. No i tutaj właśnie przykład z jednego z gospodarstw położonych w północnej części Mazowsza. Gospodarstwo Grzegorza Ciechomskiego, które... Halo? Halo, czy dobrze? Przerwało, na momencik przerwało coś. Okej. Okay. Mówiłem o tym, że Grzegorz Ciechomski również będzie miał swoją prezentację na temat wprowadzania zadrzewień śródpolnych. Niemniej jednak również u siebie prowadzi wypas kwaterowy. On akurat ze względu na typ pastwiska, jakim dysponuje, najpierw wprowadził owce, za którymi przemieszczają się brojlery. Brojlery prowadzone właśnie z wykorzystaniem mobilnych wolier i rolą tych brojlerów jest po pierwsze sanitacja pastwiska, równomierne rozłożenie odchodów zwierzęcych po powierzchni, na którą mogą oddziaływać brojlery, dołożenie swoich odchodów, swojego nawozu, udeptanie pozostałości, które nie zostały wyjedzone przez owce w tym przypadku i jednocześnie oczyszczenie tego pastwiska z larw pasożytów i dzięki temu same brojlery mają dostęp do świeżego białka zarówno pochodzenia zwierzęcego, materii organicznej pochodzenia roślinnego, minerałów i tego, czego zapragną i co mogą wykorzystać z takiego pastwiska. Więc mamy kolejny komponent, który może nam zdynamizować cały układ zarządzania pastwiskowego i na przykład ograniczyć występowanie pasożytów, które przenoszą się właśnie poprzez wygryzanie, za niskie wygryzanie runi pastwiskowej. To wszystko, te wszystkie oddziaływania, o których tutaj mówimy, oddziaływanie na glebę poprzez dżdżownice, poprzez mikroorganizmy, poprzez substancje, które uwalniane są przez rośliny, przez ich systemy korzeniowe do gleby, poprzez to, co zostawiają na pastwisku zwierzęta, przekłada się na podniesienie bioróżnorodności. Zarówno bioróżnorodności na poziomie składu runi, jak i bioróżnorodności owadów, ptaków i całego życia biologicznego, jakie w otoczeniu przeżuwaczy się rozwija. Tu znów sięgamy pod powierzchnię gleby. Znów mam nadzieję, że oczywiście jest to wszystkim znany temat. Na pastwisku oprócz traw mamy również rośliny motylkowe. Rośliny, które dzięki współpracy z mikroorganizmami glebowymi, z bakteriami brodawkowymi, potrafią wiązać azot z atmosfery i uruchamiać go w takich właśnie wytworach korzeniowych, jakie tutaj zostały przedstawione. To czerwono-różowe zabarwienie to jest strefa bytowania właśnie tych bakterii brodawkowatych w takiej korzeniowej osłonie, która zapewnia występowanie warunków niedoboru tlenu, ponieważ te mikroorganizmy właśnie w takich warunkach zaczynają przetwarzać bardzo stabilny azot gazowy, który mamy w atmosferze
na różnego rodzaju związki azotowe, które są łatwo rozpuszczalne w wodzie i które mogą być łatwo przyswajalne przez rośliny motylkowe, rośliny bobowate tak naprawdę, bo zmieniła się trochę nomenklatura ostatnimi czasy. I rośliny bobowate dzięki tej większej dostępności do azotu, do związków azotowych, zaczynają wytwarzać więcej białka. Jeżeli mamy obecne te rośliny w składzie naszej runii, to również podnosimy w ten sposób zasobność białkową naszego pastwiska. A to przekłada się na lepsze odżywienie naszych zwierząt. Oczywiście ten proces, oprócz tego, że zachodzi jakby wewnętrznie w tkankach roślin, to z badań, które są prowadzone przez Suzanne Simard, przez Paula Stametza, przez dr Elaine Ingham, badań, które skupiają się właśnie na tym, co się dzieje pod powierzchnią tej gleby w strefie korzeniowej, dowodzą, że blisko 40% tych związków, które zostały pozyskane z atmosfery, jest uwalnianych przez same rośliny w momencie, kiedy te rośliny są zgryzane przez bydło. I te substancje, które są uwalniane do gleby, stymulują rozwój życia glebowego tych mikroorganizmów, które znowu zbudowane są głównie na podstawie struktur węglowych. Więc jeżeli podnosimy liczebność populacji mikroorganizmów glebowych, znów mamy pompę ssącą, która zasysa dwutlenek węgla i wbudowuje ten dwutlenek w profil glebowy, a to wszystko rodzi sprzężenie zwrotne, które pozwala na szybszą regenerację runi na pastwisku i podniesienie bioróżnorodności samych roślin pastwiskowych. Pośród tych roślin, które często spotykamy na pastwisku, mamy też taką grupę roślin, którą określamy terminem ziół kwitnących, nie będących trawami. Do takich roślin typowych zaliczamy na przykład pokazaną tutaj na zdjęciu babkę lancetowatą, babkę większą, żywokost lekarski, krwawnik pospolity, jest łopian, jest szereg roślin, które bardzo chętnie są zjadane przez bydło na pastwisku. Z tego względu, że w tej mojej dziedzinie, w której ja się specjalizuję, czyli w permakulturze, te wszystkie rośliny są określane jako tak zwane dynamiczne akumulatory. Jest to grupa roślin, która jest wyposażona bardzo często w palowy system korzeniowy albo system wiązkowy, który schodzi na duże głębokości do profilu glebowego i z głębokich warstw podglebia wyciąga związki mineralne, akumuluje je w liściach i w momencie, kiedy zwierzęta mają dostęp do tych liści, bardzo chętnie sięgają po te rośliny jako właśnie źródło tych substancji, mikroelementów, które w trawach po prostu są niedostępne. No i teraz patrząc na te wszystkie aspekty, jeżeli mamy wydzielone kwatery, myślę, że tutaj Marcin zaraz przejdziesz do tego tematu, jeżeli mamy już ustawiony zgodnie z jakością tej paszy na naszym pastwisku, ze stanem tego pastwiska, mamy ustalony czas przebywania zwierząt, warto w momencie, kiedy zwierzęta schodzą z takiej kwatery, dokonać wizualnej oceny kondycji zwierzęcia. I znów bardzo prosta metoda, patrzymy na lewy bok w okolicach krótkich żeber, jest to miejsce, w którym znajduje się żwacz. I stopień wypełnienia tego żwacza może nam dać informację, w jaki sposób zwierzęta pozyskują paszę z pastwiska. Jest to kolejny czynnik, na który warto zwracać uwagę po to, aby jeszcze lepiej poznać cały system zarządzania ruchu pastwiskowego w systemie kwaterowym. Już na samo zakończenie, przykład jednej z traw, która bardzo często znajduje się w składzie runii pastwiskowej, jest to kostrzewa łąkowa. Nie wiem, jakie Państwo macie doświadczenia z obecnością kostrzewy łąkowej, ale w większości przypadków jest to trawa, która jest nieco pomijana przez zwierzęta.
zwłaszcza w pewnych okresach wzrostu tej trawy. Mam tutaj na myśli okres wiosny i mam tutaj na myśli okres kłoszenia. Okazuje się, że jest to kwestia właśnie tego, że zwierzęta z grupy przeżuwaczy ewoluowały przez tysiące lat właśnie w partnerstwie z tymi roślinami i oczywiście patrząc z perspektywy takiej rośliny, no taka roślina nie chce być zjedzona. Ona ma za zadanie wyrosnąć, wytworzyć aparat asymilacyjny, zgromadzić odpowiednią ilość energii słonecznej, wytworzyć białka dla siebie, wytworzyć cukry dla mikroorganizmów glebowych i ostatecznie wytworzyć organy reprodukcyjne i wydać nasiona, tak żeby przedłużyć swoją linię genetyczną. I jeżeli taka krowa czy jakikolwiek inny przeżuwacz przychodzi i zgryza tą roślinę w niewłaściwym momencie, no to przez lata ewolucji, przez lata współistnienia zwierząt pastwiskowych i tych roślin wytwarza się mechanizm, który ma za zadanie regulować właśnie tą współzależność. Ma to wpływ między innymi na wypas zimowy. I już Państwu mówię dlaczego. Okazało się, że w kostrzewy łąkowej żyje sobie grzyb endofitowy, który wybrał sobie tą roślinę, ponieważ ona daje mu schronienie. Oczywiście nie ma nic za darmo i w podziękowaniu, tak można powiedzieć, ten grzyb endofitowy wytwarza mykotoksyny, które sprawiają, że kostrzewa łąkowa, zwłaszcza w fazie intensywnego wzrostu wiosennego oraz w fazie kłoszenia, kiedy to zaczyna produkować, zaczyna inwestować najwięcej swojej energii w wyprodukowanie nasion, jest bardzo, ale to bardzo gorzka. Stężenie tej mykotoksyny zmienia się z biegiem czasu i właśnie w tych dwóch okresach, które teraz wymieniłem, jest najbardziej intensywne, najbardziej skoncentrowane w tkankach rośliny i sprawia, że bydło nawet na podstawie węchu jest w stanie wykryć obecność tej mykotoksyny i omija kostrzewę łąkową, pozostawiając ją właśnie na pastwisku. Sytuacja natomiast zmienia się w okresie zimowym, kiedy to większość substancji biogennych jest wycofywana do podziemnych kłączy i zostaje ta nieco zubożona pozostałość w postaci szkieletu węglowego z jakąś tam oczywiście pozostałością również substancji białkowych. I wtedy okazuje się, że stężenie tej mykotoksyny drastycznie spada, dzięki czemu znów okazuje się, że ta roślina jest smaczna dla zwierząt. Tutaj przykład bardzo popularnego systemu w Stanach, który jest określany mianem stockpile grazing, który ja sobie tak roboczo tłumaczę na język polski jako wypas kępowy albo wypas pryzmowy. Jest to związane również ze szczególnym rodzajem rozplanowania obecności zwierząt na pastwisku, ponieważ już w okresie od końca sierpnia, początku września pewne kwatery zostawia się jakby poza strefą zasięgu zwierząt, poza strefą presji zwierząt, po to, aby wytworzyć odpowiedni zasób tych właśnie wysokich traw, które mogą być zgryzane w okresie zimowym przez zwierzęta. I tutaj sytuacja, temperatura na zewnątrz minus 10 stopni, nawet śnieg na grzbietach zwierząt nie ulega rozpuszczeniu, roztopieniu i w zasadzie większość tych zwierząt nadal chce żywić się tą materią, która została pozostawiona na pastwisku. To przekłada się na dosyć znaczne ograniczenie nakładów na przygotowanie paszy zimowej. Więc też element, który jest częścią składową tego rotacyjnego wypasu kwaterowego, który warto przemyśleć i uwzględnić w swojej strategii wypasowej. Z mojej strony to wszystko. Ja Państwu bardzo dziękuję. Myślę, że teraz przekażę głos Marcinowi i na pewno jeszcze tutaj będziemy toczyć burzliwą dyskusję. Bale grazing jest to coś innego, ale wrócimy jeszcze do tego tematu.
Dziękuję Ci, Łukaszu. W szczególności, że zostawiłeś mi aż 15 minut niecałe na drugą część wykładu. Postaram się więc streścić i tutaj w skrócie to powiedzmy przedstawić, zatrzymując się tylko przy tych najważniejszych tematach. Więc takie podstawowe zasady racjonalnej gospodarki pastwiskowej, ja tu pozwoliłem sobie, że to o czym Łukasz mówił, wypunktować, czyli zaplanuj, monitoruj, zarządzaj wypasem, pozwól się zregenerować roślinną, obsada dopasowana do produkcyjności pastwiska, wykorzystaj tu wielkość obsady jako narzędzie do pielęgnacji pastwiska, efektywnie zarządzaj zwierzętami i bioróżnorodność, powiedzmy utrzymanie. Zaplanuj, monitoruj i zarządzaj wypasem. Bardzo mnie cieszą takie obrazki, jak tutaj widzimy, czyli podział gospodarstwa na kwatery z całym systemem zabezpieczenia zwierząt w wodę. Bardzo fajnie to się przekłada w momencie, gdy dojdziemy do takiego realnego, powiedzmy, schematu. Tutaj akurat mamy moje gospodarstwo w Beskidzie Niskim. W tym miejscu mamy dno doliny. Jest bardzo zróżnicowany teren i starałem się przy podziale na kwatery wykorzystać to, co mi tutaj teren daje i wykorzystać takie różnego rodzaju naturalne uwarunkowania. Tutaj na niebiesku akurat mam zaznaczone żywopłoty wsadzone już z żywopłoty grabowe. Na żółto próby zrobione z robini. Tutaj jest fragment związu. Tutaj rozbudowuję ten naturalny żywopłot i tak powiedzmy szybko przechodząc dalej, wyszło mi coś takiego, przynajmniej w tej części gospodarstwa. W praktyce podział został zrobiony w ten sposób, gdzie udało mi się zrobić 13 kwater niemalże wyłącznie pastwiskowych, 13 plus tutaj 3, więc 16. Dodatkowo jeszcze kwatery, które kośno-pastwiskowe, jako się raz z tego powodu powiedzmy tutaj raz wykoszę, później wypasam, więc tak to wygląda. Idąc dalej, naprawdę niemalże koniecznie jest zrobienie sobie dobrego planu wypasu. Tutaj jest plan schematyczny. W praktyce naprawdę jest to wielka sztuka. Tutaj pan Tomasz chwalił się na czacie, polecam obserwować czat, jest tam naprawdę dużo fajnych informacji i bardzo ciekawe dyskusje się toczą. Chwalił się, że właśnie ten okres spoczynku runi u niego w tej chwili jest około 52 dni. Ja powiem szczerze, mi nie udało się jeszcze do uśrednienia, czy tego okresu dojść, czy nawet w tym roku, powiedzmy, początek bardzo suchy i później bardzo mokry okres naprawdę rozwaliły mi cały ten kalendarz. To, co mówiliśmy o pozwolenie z roślinom na zregenerowanie się po wypasie. Tutaj to akurat jest zdjęcie z jakiejś publikacji, niestety gdzieś zagubiłem źródło. W momencie takim, w którym zwierzęta zjedzą 50% nadziemnej części rośliny,
korzenie nie przestają w ogóle rosnąć. W momencie, w którym zwierzęta zjedzą 70%, 50% korzeni przestaje rosnąć na 17 dni, czyli rozwój rośliny zatrzymuje się dość mocno. W momencie, w którym zwierzęta zjedzą 90%, 100% korzeni zatrzymuje swój wzrost na 17 dni. Co jak przejdziemy dalej? Przepraszam, tu będzie. To za chwilę dojdziemy do krzywej wzrostu. Tutaj też mówiliśmy o takim bardzo specyficznym sposobie gospodarowania, czyli to, co proponuje między innymi Alan Seybory, czyli wypas holistyczny. W przypadku, gdy wykaszamy niedojady, to warto pamiętać o tym, żeby ten zabieg wykonać bezpośrednio po opuszczeniu kwatery przez zwierzęta. No chyba, że są różnego rodzaju programy rolno-środowiskowe, wtedy to troszkę może być zmodyfikowane. Dopasuj obsadę zwierząt do produkcyjności pastwiska. O tym było trochę mowy już. Chciałem tylko zwrócić jeszcze raz uwagę, jak oddziaływują zwierzęta na pastwisko. No to przede wszystkim jest to oddziaływanie poprzez pysk, zgryzanie runi, a co za tym idzie wzrost lub spadek bioróżnorodności. Zależy jak mocno tutaj pozwolimy im zadziałać. Radzice i kopyta, bo no, możemy tutaj nie tylko bydło w tych systemach utrzymywać. Roznoszenie nasion, no i odchody. I to tutaj jest bardzo fajnym taki szaroń muchołap, owad żerujący na larwach much znajdujących się w odchodach. Tą wielkością obsady i długością spoczynku, odpoczynku pastwiska istotnie możemy ingerować w skład gatunkowy oraz jakość runi. I teraz takie trochę pytanie retoryczne. Czy możemy sobie pozwolić na komfort przebywania w zielonej strefie ekologii? Tutaj trochę chciałem Państwa sprowokować i zaprosić na 18 listopada. Będziemy mówili na temat rynku zbytu i ekonomiki produkcji, a ochronie środowiska naturalnego. To będzie w drugiej części wykładów, o czym powiem pod koniec. Ja uważam, że tak i jak najbardziej jest to uzasadnione ekonomicznie. Warto też zwrócić uwagę na dobór rasy do naszego gospodarstwa. Tu ja często boleję nad tym, że niektórzy rolnicy wybierają, jak pytam, dlaczego wybrali tą, a nie inną rasę, mówią, że no bo kolor mi się podobał, albo jakiś inny, powiedzmy, czynnik, który tak na dobrą sprawę nie ma odzwierciedlenia w tym, na co powinni zwrócić uwagę w swoich warunkach gospodarowania. Zawsze możemy zwierzęta dokarmić paszami treściowymi. Czy to ma jednak uzasadnienie ekonomiczne? Śmiem twierdzić, że dość często nie, w szczególności gdy mówimy o hodowli bydła mięsnego. Sezonowość rozrodu. O tym też tutaj nic nie mówiliśmy. W momencie takim, w którym nastawiamy się na pastwiskowe utrzymanie bydła, bardzo ważnym aspektem jest to, żeby zwierzęta, żeby krowy nam się cieliły w takim czasie, żeby młodzież wyszła na pastwiska z żwaczem już przygotowanym na tą świeżą trawę, którą pojawia się nam na początku okresu wegetacyjnego, żeby chwycić ten moment jeszcze w naszym cyklu hodowlanym czy produkcyjnym. Zachowaj bioróżnorodność wśród roślin i zwierząt.
Tutaj to akurat zdjęcie jest z sadu Andrzeja Majerskiego, wypas bydła pod jabłoniami. Myślę, że o tym też jeszcze więcej zdążymy gdzieś powiedzieć. To ja bym tu Państwu chciał dzisiaj przede wszystkim powiedzieć parę słów na temat krzywej wzrostu trawy. Ale gdzieś albo slajd mi uciekł, ale to naprawimy za momencik. Tu wspominałem o tej wodzie na poprzednim wykładzie. Jest taki raport UNESCO, zachęcam zainteresowanych do zapoznania się z nim. Chciałem tylko wskazać na to, że zwierzęta utrzymywane na pastwisku nie zużywają praktycznie wody niebieskiej, nie produkują tej wody szarej. Jest to tylko woda niebieska zużywana do picia, więc te warto dla chętnych zapoznać się z tym tematem. W związku z tym, że nie widzę... Okej. Nie widzę krzywej wzrostu tutaj trawy. Ja sobie pozwolę to zrobić może w ten sposób, że udostępnię Państwu ekran i tą krzywą po prostu narysuję. Jeżeli mamy oś, krzywa wzrostu trawy wygląda mniej więcej tak. I mamy okres bardzo intensywnego wzrostu. Tu może ją troszkę za bardzo nawet skróciłem, że tak powiem. Chodzi o to, żeby wykorzystać ten okres, ten czas. W momencie takim, w którym pozostawimy wyższą ilość zielonki na pastwisku, jesteśmy w stanie skrócić ten czas odrostu nawet o kilkanaście dni. O ten właśnie okres, jeżeli doprowadzimy do tak zwanego overgrazing, czyli nadmiernego zużycia zielonki pastwiskowej, ten okres czasu, zanim ta darń się zregeneruje, zanim minie te 17 dni, gdzie ta roślina będzie mogła ruszyć w górę, plus minus 17, jest dość długi. W momencie, w którym operujemy w tym okresie, jesteśmy naprawdę w stanie fajnie wykorzystać przyrost tej zielonej masy i na tej, tak na dobrą sprawę, na koncepcji, na krzywej wzrostu trawy opierają się te systemy. Tutaj Państwu chciałem jeszcze powiedzieć o jednej rzeczy, o której tutaj nie wspomnieliśmy. W momencie, w którym wpuszczamy zwierzęta na kwaterę, zwierzęta pierwsze co robią, wyjadają nam najsmaczniejsze kąski. W późniejszym czasie przechodzą do tych mniej smacznych i na końcu zabierają się za to, co po prostu już zostało. I w takim układzie, jeżeli mamy większą kwaterę i te zwierzęta dłuższy czas tam przebywają, w początkowym okresie wypasu pobierają więcej niż potrzebują składników pokarmowych. W końcowym okresie przebywania na tej okresie, przebywania na tej kwaterze, pobierają mniej składników pokarmowych niż potrzebują, bo pobierają dużo gorszej jakości zielonkę. W momencie, w którym okres przebywania zwierząt na danej kwaterze skrócimy, i są to, czy to no, w tym ujęciu przykładowo jednodniowym, to bilansowanie tych składników pokarmowych nam się zamyka. To zwierzę pobiera praktycznie codziennie taką samą ilość paszy o podobnym składzie jakościowym, więc jest to też dużo korzystniejsze dla zwierząt. Mamy godzinę 20 i powiem szczerze, nie wyrobiliśmy się z materiałem, który był przewidziany na dzisiejszy wykład, ale mam nadzieję, że uda nam się ten temat rozwinąć.
jeszcze, w szczególności, że tu od razu chciałbym Państwa zaprosić na drugą część wykładu, który odbędzie się 16, 17, 18 listopada, gdzie będziemy poruszali takie tematy jak zagospodarowanie nawozów naturalnych, a żyzność gleb, łąki, pastwiska. Będzie go prowadziła dr Małgorzata Szostek z Uniwersytetu Rzeszowskiego, Instytut Nauk Rolniczych, Ochrony i Kształtowania Środowiska. Drugim tematem w dniu 17 listopada będzie dobrostan zwierząt, napęd czy hamulec koniunktury, bardzo aktualny temat, w szczególności w kontekście piątki dla zwierząt i też wymagań, tak na dobrą sprawę, coraz mocniej postawionych w tym względzie przez konsumentów. Będzie go prowadził mój brat, lekarz weterynarii Wojciech Wójcik, członek zarządu Polskiego Związku Hodowców Producentów Bydła Mięsnego. I trzecim tematem będzie rynki zbytu i ekonomika produkcji, a ochrona środowiska naturalnego. Ten wykład będę w całości prowadził ja. To będzie część druga, kolejna część trzecia będzie po następnych dwóch tygodniach, czyli za około 4 tygodnie. W związku z tym, że tutaj nam się tak bogata dyskusja tworzyła, zastanawiałem się, czy by nie utworzyć grupy, może na Facebooku, gdzie moglibyśmy troszkę więcej, częściej, powiedzmy, podyskutować na ciekawe tematy. Jeżeli bardzo bym prosił na czacie o dwa słowa, jeżeli Państwu się podoba ten pomysł i bylibyście zainteresowani przyłączyć się do takiej grupy. Fajnie. Z takich ważnych tematów na część drugą szkolenia także trzeba będzie wypełnić formularz rejestracyjny. To akurat wynika ze specyfiki finansowania naszych spotkań. Tymczasem, Łukaszu, czy coś pominąłem? Nie słyszę cię, Łukaszu, musisz się włączyć. Halo, halo, teraz mnie słychać? Tak, słychać cię. Tak, napisałem, że powstała taka grupa na Facebooku pod nazwą Gospodarka Regeneratywna i możemy po prostu się dołączyć do niej, bądź też faktycznie utworzyć coś nowego stricte pod kątem tematyki naszych wykładów. Myślę, że no oczywiście też pisałem tutaj w komentarzach, że temat wypasu kwaterowego jest tak absolutnie szerokim i fascynującym tematem, że trudno się faktycznie zmieścić w tak krótkim czasie, jaki był nam dany, żeby bardziej wnikliwie poruszyć poszczególne aspekty tego całego zagadnienia. No niemniej jednak myślę, że będziemy tutaj dokładać wszelkich starań, żeby kontynuować taką tematykę i formułę dzielenia się naszymi doświadczeniami. Ja myślę, że teraz jest najwyższy czas na to, żeby też zaprosić pozostałych uczestników naszego spotkania do dyskusji. Tak. Wiesz co, Łukaszu, ja bym chciał jeszcze, przypomniałem sobie jedną rzecz. Na stronie Polskiego Klubu Ekologicznego podeślę w mailu zapraszającym na kolejny cykl szkoleń wraz z formularzem rejestracyjnym linka do kursu e-learningowego Intensywny Rotacyjny Wypas Kwaterowy, który tutaj miałem przyjemność zrobić razem z Polskim Klubem Ekologicznym. I obiecuję Państwu, że tam ta krzywa wzrostu trawy jest troszkę lepiej wykonana niż to, co zaprezentowałem na dzisiejszym wykładzie. Więcej też tam jest powiedziane na temat różnorodności biologicznej,
Myślę, że to doskonale się uzupełni tutaj z tym, co dzisiaj już żeśmy powiedzieli, więc tak jak mówiłem, to znajdzie się w mailu do Państwa. Tymczasem, Łukaszu, bardzo dziękuję Ci za wykład i myślę, że możemy przejść do dyskusji, bo tu pojawiło się też parę pytań. Nie wiem, czy odniosłeś się do nich, Łukaszu, na czacie. Jeżeli nie, to postaram się, żebyśmy teraz je wyciągnęli i w krótkiej dyskusji omówili. Tak więc, Łukaszu, bardzo dziękuję Ci za... Na niektóre pytania już wstępnie